Dzień dobry Państwu, Jacek Gorzuk. Zapraszam na raport PCH24. Papież Franciszek oraz wielki imam Islamskiego Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze, Ahmed Al-Tayeb, zaproponowali ogłoszenie przez Narody Zjednoczone 4 lutego Światowym Dniem Braterstwa Ludzkiego. Wspólną prośbę obydwu przywódców złożyli na ręce Antonio Guterresa, sekretarza generalnego ONZ w Nowym Jorku, członkowie Najwyższego Komitetu ds. Osiągnięcia celów zawartych w dokumencie o braterstwie ludzkim na rzecz wspólnego pokoju światowego i wspólnego współżycia. Delegacji przewodniczył kardynał Miguel Ayuso Guijó i sędzia Muhammad Abdas Salam. Wspólne oświadczenie Franciszka oraz Wielkiego Imama proponuje ustanowienie Światowego Dnia Braterstwa Ludzkiego 4 lutego, gdyż właśnie tego dnia w bieżącym roku obaj przywódcy religijni podpisali w Abu Zabi wspomniany wspólny dokument o braterstwie. Zaprosili oni także Narody Zjednoczone do udziału wraz ze Stolicą Apostolską i Uczelnią Kairską, do organizacji i udziału w przyszłym dniu, jeśli zostanie on ogłoszony. Sekretarz generalny ze swej strony wyraził uznanie i gotowość włączenia się do tej inicjatywy, jednocześnie wyznaczył swego doradcę do spraw mowy nienawiści i przeciwdziałania ludobójstwu Adamę Diema jako przedstawiciela ONZ w sprawach zgłoszonych propozycji i współpracy z Komitetem Najwyższym. Komitet powstał 20 sierpnia obecnego roku. Sprawa stawia sobie za zadanie doprowadzenie do osiągnięcia celów zawartych we wspomnianym wspólnym dokumencie z Abu Zabi z 4 lutego. W skład tego gremium wchodzą chrześcijanie, muzułmanie i wyznawcy judaizmu, a przewodniczy mu kardynał Miguel Angel Ayuso Guizo, stojący na czele papieskiej rady do spraw dialogu międzyreligijnego. Przyczyną duchowego upadku Zachodu jest obojętność. Ludzie mówią: Bóg jest albo go nie ma. To mnie nie interesuje. Wyrzuca się Boga z życia społecznego. Boga nie ma w polityce, w ekonomii. W ludzkiej codzienności ludzie celebrują samych siebie, swoje działania, osiągnięcia, więzi, które ich łączą. Wymyślili swoją własną liturgię, w której nie ma już przestrzeni dla Boga, bo centralne miejsce zajmuje człowiek mówi w rozmowie z tygodnikiem niedziela kardynał Robert Sara. Prefekt kongregacji kultu Bożego i dyscypliny Sakramentów. W ocenie hierarchy ludzie w Europie zapomnieli o Bogu, a część po prostu uznała, że rację miał nicze, który głosił, że Bóg umarł, co jest najważniejszą przyczyną kryzysu, w jakim znajduje się Kościół. Jeśli dołożymy do tego kryzys antropologiczny, w wyniku którego nie ma znaczenia, czy jest się chrześcijaninem, Buddystą, muzułmaninem czy ateistą, ponieważ wszyscy są równi, to można dojść do wniosku, że wiara nie ma sensu. Porzuciliśmy naszą chrześcijańskość w świecie polityki, oficjalnie odrzuciliśmy swoje chrześcijańskie korzenie. To my, ludzie, wyrzuciliśmy Boga z Europy. Ubolewa kardynał. Robert Sara jest zdania, że pierwszym etapem wyjścia z kryzysu powinna być nauka wiary w rodzinie. To rodzice powinni dawać dzieciom przykład żywej wiary w Chrystusa króla. Odpowiedzialni jesteśmy także my, kapłani. Mamy komunikować prawdziwą wiarę, a nie nasze opinie. Mamy nauczać wiary, z szacunkiem traktować komunię świętą, z godnością celebrować mszę świętą. Jeśli zabraknie takiego podejścia, zniszczymy wiarę ludu. Podkreśla kardynał: niszcząc liturgię niszczymy wiarę. Prawdziwy kryzys, upadek duchowy ma swój początek w zachowaniu kapłanów, którzy nie celebrują Mszy Świętej. Za tym idzie przemiana społeczna, kulturowa. Ludzie zaczynają wyrażać pogląd, że wiara jest sprawą prywatną, dlatego trzeba Boga wyrzucić z przestrzeni publicznej, a zatem musimy ponownie zamanifestować wiarę, wskazuje kardynał Sara. Prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zwraca również uwagę na fakt, że dzisiaj codziennością Kościoła jest chaos, a wielu katolików odnosi wrażenie, że doktryna przestała istnieć, a nauczanie moralne to coś archaicznego, co powinno się porzucić. Każdy mówi to, co chce, według własnego uznania. Jedna konferencja biskupów mówi to, inna co innego. Nie ma już jedności w nauczaniu, jest całkowite zamieszanie, zaznacza po czym dodaje. Nie jesteśmy posłani, aby głosić swoją własną doktrynę. Jeśli zatem nie nauczamy tego, co Pan nam powiedział, jeśli nie przekazujemy doktryny, to jak wierni mogą czuć się pewnie? We wtorek w Pałacu Prezydenckim podano nazwiska kolejnych 16 bohaterów podziemia niepodległościowego i ofiar systemu komunistycznego zidentyfikowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Jest wśród nich m.in. ksiądz Władysław Gurgacz pseudonim SEM, kapelan oddziału żandarmeria Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców. Mamy świadomość, że na ten moment rodziny czekają niekiedy przez kilkadziesiąt lat. Oddając bohaterów w ręce ich rodzin, czujemy, że jesteśmy częścią tej wielkiej narodowej misji. Czujemy, że Polska się o nich upomniała, jesteśmy dumni. Mogąc być tego świadkami, mówił podczas uroczystości profesor Krzysztof Szwagrzych, wiceprezes IPN-u, dyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji, kierujący pracami poszukiwawczymi. Nasze biuro tylko w tym roku przebadało ponad 70 miejsc, a przecież prace terenowe muszą zostać poprzedzone długą kwerendą i przygotowaniem logistycznym. Odnajdujemy szczątki w bardzo różnych miejscach, a każde nasze działanie musi zostać przygotowane również od strony prawnej. Czuwa nad tym zespół, w którym pracuje na 60 osób na terenie całego kraju. Mamy też już plany poszukiwawcze na zbliżający się rok. Nie ustajemy w wysiłkach, bo przecież wracamy po swoich, powiedziała z kolei mecenas Anna Szelong. Zastępca dyrektora biura, ksiądz Władysław Gurgacz, pseudonim Sem, kapelan oddziału żandarmeria Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, urodził się 2 kwietnia 1914 roku w Jabłonicy Polskiej w powiecie brzozowskim. Był synem Jana i Marii z domu Gazdowicz. W 1931 roku wstąpił do nowicjatu zakonu jezuitów, a w sierpniu 1942 roku przyjął święcenia kapłańskie. Koniec II wojny światowej zastał go w Gorlicach, gdzie był duszpasterzem w miejscowym szpitalu powiatowym. Stykając się m.in. z żołnierzami podziemia niepodległościowego, od września 1947 roku pełnił posługę kapłańską w Krynicy, gdzie dał się poznać jako dos doskonały duszpasterz i rekolekcjonista. W tym czasie dwukrotnie miał miejsce zamach na jego życie, co skłoniło księdza Gurgacza do ukrywania się i przystąpienia w połowie 1948 roku do organizacji konspiracyjnej Polska Podziemna Armia Niepodległościowców. Niebawem stał się kapelanem jej oddziału zbrojnego Żandarmeria i jednym z najbliższych doradców dowódcy. Po aresztowaniu w lipcu 1949 roku w Krakowie stanął przed Wojskowym Sądem Rejonowym w tym mieście, który w propagandowym procesie skazał go 14 sierpnia 1949 roku na karę śmierci. Wyrok wykonano miesiąc później, 14 września, na dziedzińcu więzienia przy ulicy Montelupich. Szczątki księdza Gurgacza zostały odnalezione w październiku 2018 roku podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Cenzura we Francji jest faktem, jeśli ktoś myśli inaczej niż większość, nie może się wypowiadać w miejscach publicznych. Jeśli myślisz inaczej, uznają cię za reakcjonistę lub homofoba, uważa arcybiskup Paryża. W obszernym wywiadzie dla szwajcarskiego portalu 24 godziny hierarcha odniósł się do głośnej sprawy Sylwian Agaciński, francuska filozof i feministka żona byłego premiera Lionela Cospana, Padła ostatnio ofiarą nagonki ze strony ekstremistów LGBT. W obawie przed ich protestem Uniwersytet w Bordeaux musiał odwołać jej wykład. Sylwian Agaciński wypowiedziała się bowiem publicznie przeciwko udostępnianiu lesbijkom zapłodnienia in vitro. Zdaniem arcybiskupa Michela Opeti, Cenzura przejawia się również w pogardzie, dyskredytacji, niepodejmowaniu dyskusji. Przykładem tego jest reakcja minister zdrowia na orzeczenie francuskiej Akademii Medycyny, która wyraziła poważne zastrzeżenia do projektu nowego prawa o in vitro. Zamiast odnieść się do argumentów przedstawionych przez Akademię, minister stwierdziła, że jest ona zacofana. Na tym również polega cenzura, uważa arcybiskup Paryża. Odmawia się bowiem podjęcia dialogu i pogardza się opinią innych. Jego zdaniem podobną taktykę stosuje też prezydent Mac Stwarza jedynie wrażenie dialogu społecznego, a potem robi swoje. Doświadczyli tego zarówno przeciwnicy nowego prawa o bioetyce, jak i w innej sferze ruch żółtych kamizelek. Arcybiskupa Paryża zapytano również o narastającą falę profanacji chrześcijańskich miejsc kultu. Przyznał, że są one faktem. Co więcej, kiedy przedmiotem agresji bywa np. konsekrowana hostia, widać, że nie chodzi jedynie o akt wandalizmu, lecz o profanację. Arcybiskup Opeti przestrzegł jednak chrześcijan przed popadaniem w postawę cierpiętnictwa. Dziś bardzo modne są różnego rodzaju fobie okazuje się, że każdy z nas jest jakimś tam fobem. My też moglibyśmy wejść w tę grę, mówi arcybiskup Opeti, ale zaznacza, że nie jest to właściwa droga. Chrystus został ukrzyżowany, ale zmartwychwstał. Wierzymy, że prześladowania nie mają ostatniego słowa. Lepiej wystawiać się na zagrożenie, pozostawiając kościoły otwarte i dobrze wiedząc, jakie jest tego ryzyko dodaje stołeczny arcybiskup. Władze miasta Rouen, stolicy Normandii, postanowiły sprzedać cztery kościoły. Nie podano ich cen, ale zaapelowano o składanie propozycji przez potencjalnych nabywców. Napłynęło już 12 ofert. Jedną z czterech świątyń wystawionych na sprzedaż jest kościół św. Nikazego, ufundowany w 640 roku przez św. Uena, arcybiskupa Rouen. W roku 1388 został on kościołem parafialnym. Koneserzy historii Rouen pamiętają, że w 1560 roku był on ograbiony przez Winistów, a w 1934 zniszczony w dużym stopniu przez pożar. Kościół Świętego Nikazego, który jest ważną częścią historycznego dziedzictwa Rouen, może już niebawem stać się pijalnią piwa. Przedsiębiorca Pierre-Marie Sula i jego ośmiu wspólników chcą uruchomić w Rouen drugi swój bar i obiecują wydać miliony na remont budynku. Ich projekt zakłada utrzymanie ołtarza, przed którym zostanie zainstalowany wystarczająco dyskretny kontuar. A beczki z piwem mają znajdować się za filarami. Bertrand Rousier ze stowarzyszenia La Boise de saint jest zaniepokojony przyszłością zabytków kultury Normandii. Nasz strach wynika z drapieżnictwa na rynku nieruchomości. Rouen wciąż jest miastem z sławionymi przez Wiktora Hugo, ale jeśli urzędowi miasta uda się sprzedać cztery kościoły, to będzie w przyszłości próbować pozbywać się też innych świątyń. Za przykładem Rouen mogą pójść inne miasta, tworząc efekt lawiny. Alarmuje Ruzie. To był raport PCH24 Jacek Gorzuk. Dziękuję Państwu za uwagę.